Dziś zabiorę was gdzieś, gdzie klocki są tanie, a dobre. Taksi! Do Lidla. WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. No cóż, może nie dosłownie do Lidla was zabiorę, no nie będziemy tym razem iść do Lidla, chociaż w poprzednich latach tego grudnia do Lidla się udawałem zawsze na piechotę, robiłem z tego taki, wiecie, vlog iściowy, ale Wolkuszu nic się nie zmienia, więc nic nowego bym wam nie pokazał. Aczkolwiek playtime'y są nowe, moi drodzy. Chociażby taksówka, jest jeszcze smok z Ninjago, zresztą wpadnijcie sobie na stronę Lidla, tam jest wszystko wymienione. Lidl ma to do siebie, że on zawsze tam 3/4 wypuszcza tych samych zestawów, które były poprzednio, plus kilka jednak nowych rzuci. I myślę, że te nowe, po pierwsze, są ok, wyglądają fajnie, taksówka mnie w ogóle zauroczyła na pierwszy rzut oka. Po drugie, co najważniejsze, pierwszy raz te małe zestawy kosztowały 12,99, później zdrożały na... A nie, dobra, bo te najmniejsze kosztowały kiedyś chyba 8 zł, te 12... Ceny tak czy siak trochę się tutaj zawirowały, ale o tym opowiem po prostu w odcinku, który jeszcze w tym tygodniu, gdzie porównamy sobie klocki z Biedronki do klocków z Lidla. Bo tak jest, Biedronka też porozrościła, wydała swoje klocki, moi drodzy. Co się na pewno zmieniło? Opakowanie. Przedtem te najtańsze klocki były w ogóle w folii, no właśnie, w folii, która wyglądała tak, bym powiedział. A tutaj, no proszę... Dostajemy, moi drodzy, opakowanko, całkiem tekturowo twarde, fajne. Zniosłem sobie akurat nożyczki wczoraj, więc nie mam, muszę otworzyć to ręcznie, niestety. I zobaczmy, jak prezentuje się to w środeczku i co w środeczku ma do zaoferowania, bo to, że lepsze opakowanie dostaliśmy, już wiemy. A co w środeczku? Na pewno będą naklejki, bo tu bym był w szoku, gdyby z tych naklejek zrezygnowano. Czy będę w szoku? Nie będę w szoku, proszę. Są mi naklejeczki. 5 tylko? Tylko, no bo ta seria, jak, jeżeli kojarzycie, oglądaliście moje poprzednie odcinki i inne recenzje innych zestawów, to powinniście wiedzieć, że tutaj lubią dowalić naklejek, lubią też dać ulotkę, jakby co najmniej to była, wiecie, jakaś recepta, albo wiecie, ulotka do lekarstwa, że możemy umrzeć i tak dalej. Ale jakby mniejsza niż dotychczas, więc to jest spoko. Bardzo mała instrukcja niż dotychczas. Jestem ciekaw, czy jakość klocków tu nie uległa zmianie. Bardzo mała i chyba ciutkę na gorsze przez tą mniejszość. Na szczęście mam też spis klocków na końcu, co ja sobie bardzo cenię, bo jak wiecie, żeby odbudować za x lat ten zestaw, to warto będzie mieć nie tylko spis klocków, ale i samą instrukcję. Cieszy mnie więc, że instrukcja nie jest pamięta, jak było na przykład w Biedronce, ale tak jak mówiłem, nie chcę teraz o tym mówić, porównujemy sobie w weekendzik. Co tu znajdziemy? Znajdziemy no klocki. Są jakieś fenomenalne? Nie widzę, żeby coś było takiego, wiecie, co mnie tu zaskoczyło. No jest hipek, jest wszystko. Jakość? Chyba jak zawsze. Chyba tutaj nic nie uległo zmianie, chociaż takich kołpaków w tej serii nie widziałem. Nie wiem, czy nie mamy tu nowych, całkiem ciekawych elementów. Ciekawi mnie, czy tak jak zawsze po zbudowaniu tego będą bolały mnie ręce, czy nie, czy coś tutaj w tej kwestii się zmieniło. Nie wiem, moi drodzy, liczę, że będzie znów dobrze jak co roku, jednak nie tracąc waszego czasu, pozwólcie, że teraz sobie po prostu to na waszych oczach, na speedbuildzie, to jest ciekawe, zbuduję.
No i nasz zestaw, nasz, no można by powiedzieć, Rysiek z klanu taksówkarz prezentuje się w taki oto sposób. I no wiem, czekacie na werdykt, czekacie na ocenę i powiem wam szczerze, że różnie z tymi playtime'ami bywało. A jak jest w tym roku? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, moi drodzy, jestem pod ogromnym wrażeniem, jaki progres zrobiły te klocki. Mam tylko nadzieję i trzymam kciuki, że to nie jest jednorazowy zestaw. Po pierwsze, budowało mi się to przyjemnie. Pierwszy raz w życiu budowało mi się playtime przyjemnie. Zazwyczaj bolały palce, bolały ręce, bo trzeba było to wciskać, męczyć się. Tutaj naprawdę tego zjawiska nie zaobserwowałem. Mam nadzieję, że to nie tylko dlatego, że to jest tak mały zestaw, a przy większym będzie gorzej. Ale poprzednio też składałem już mniejsze zestawy w poprzednich latach, poprzednich sezonach i już ten problem występował. Tutaj, tak jak mówię, go nie ma. Cały czas oczywiście playtime'y mają jedną ogromną bolączkę, jaką są naklejki. Mianowicie, oni zazwyczaj robili je dokładnie na wymiar klocka, do który mamy go nakleić. Tu jest jakby minimalnie lepiej, dosłownie milimetr lepiej, bo momentami widzimy, że tutaj jakby mamy te milimetry, natomiast na przykład spójrzcie, musimy też nakleić naklejkę tak jak tu, ale kiedyś by to było centralnie tak jak tutaj ten bok. No i na przykład tu na przedzie, co byśmy nie zrobili, abyśmy tego nie kleili, naklejka jest większa, szersza niż klocek, na który mamy go nakleić i takie rzeczy niestety bolą. Tu już jest na przykład ok, niemniej jednak minimalnie progres widzę. Co też ważne, spójrzcie, jest dbałość o detale, bo nie tylko na oponach tego wcześniej nie widziałem, musicie przyjrzeć poprzednim, czy tam była taka dbałość? Mi się nie wydaje, teraz akurat nie widzę, oj, daleko są, to nie będę szedł. Daleko i trochę rozwalone. Dbałość o detale nie tylko tu, ale spójrzcie, tutaj również na końcu wypełniono klockami te miejsca, gdzie inne podróbki raczej by się tym nie martwiły. Tak jak mówię, budowalność w końcu jest na fajnym poziomie i nawet był taki moment, że źle światła zamontowałem tu z tyłu i mówię, o, gołymi rękami rozłączyć playtime'y, o, paparączki, już mam po palcach. No nie, moi drodzy, dałem radę i to gołymi rękami te klocki rozseparować bez większego bólu. Całość trzyma się ok, widzicie, ja się tym nie boję rzucić, więc trzyma się ok, przy czym mówię, budowało się to w miarę spoko, minimalnie ciężej się rozłącza, ale nie jest tak, że coś sobie zrobimy. Jeżeli chodzi o sam build, no cóż, też jest ok, ale wiecie, zawsze mogłoby być minimalnie, bo minimalnie, ale lepiej. Najbardziej boli mi tutaj ta przestrzeń tu, tym bardziej, że jeżeli nakładamy dach, to o, widzicie, tu jakby, no właśnie, dobijamy tą szybę i ja się trochę boję o kondycję tej szyby, czy ona przetrwa, czy tu się nic złego kiedyś nie stanie. Od spodu tak samo, rozdzielenie tych płytek powoduje, że no tutaj się możemy coś palcem powciskać i boję się, że w efekcie kiedyś to wyłamiemy, ale wiecie, to są moje obawy póki co, a nie realne problemy. O, to się tak jeszcze zdejmuje, no to może to faktycznie nie powstrzyma problem tego dachu. Gdy go sobie tu dobijemy, no chyba to powstrzyma problem dachu. Zaglądając do środka, no nie naoglądamy się zbyt wielu rzeczy, bo tutaj po prostu nic nie ma. Kierownica i tyle, ani radyjka, ani nic. Nasz Rysio Taxi Driver, można by rzec. No wygląda nawet trochę jak Rysio. Trochę tak jak złodzie, taki krętacz typowy, nie? Ja się bał się siąść do takiego taksówkarza, no sorry. Nadruk ok, ładny. Playtime'y tutaj zawsze były pod tym kątem spoko. Widzimy, tu jakiś klucz mu wystaje, tu jakieś listy, gazety, długopis, nawet kożuszek. Z tyłu również zadbano o jakiś minimalny nadruk. Największym bólem oczywiście są tu nóżki, które są złączone i z tym nic nie zrobimy. Ręce też jakieś takie dziwne. Paluchy fajnie są odzwierciedlone, ale to się nie zmienia. Dostaliśmy w ogóle dwie zapasowe rączki, czyli też miło ze strony Playtime'ów, Lidla, że zadbali o to, że gdy coś złamie, to możemy zawsze podmienić. Przypominam, w konkurencyjno-dyskontowych klockach nie dostaliśmy zapasowych klocków, buźka także tego, wąs jest polski, czyli prawdziwy Polak to jest. Czapka również, tu widzimy fajne wyżłobienia. Mam wrażenie, że tam ogólnie, wiecie, w Playtime'ach te szczegóły gdzieś tam zawsze były, ale że teraz naprawdę poszli jeszcze bardziej do przodu. No mam takie naprawdę mocne wrażenie. To tak jak mówiłem, no tu może być problem, ale no jak się dobrze dopcha, to nie ma, może jakieś tego nie wyłamę i wygląda to naprawdę spoko. Kolorystyka też ok, tu nic nie mówię. To w miarę od zawsze też było ok, także nie ma tak, że od razu po kolorze poznamy, że to nie jest Lego i tak dalej. No i taksówkarz tu tak bardziej leżący, tu bardziej siedzący, prezentuje się to naprawdę, moi drodzy, ok. Biorąc pod uwagę, że ten zestaw kosztuje dyszkę, to jest naprawdę świetnie. I jeszcze taki podsumowujący element, jest 2020 data produkcji, jakieś nowe znaczki się pojawiły. No, moi drodzy, no. Podsumowywując. A podsumowywując, nie mogę się powstrzymać od dużej, wysokiej w sensie oceny, bo po prostu jest tutaj naprawdę fajnie. Buduje się to przyjemnie, bawi się tym przyjemnie, nic tu nie haczy, nic tu nie wadzi. Jest progres, instrukcji budowało się w miarę czytelnie. Coraz większa
Nasza dbałość o detale, o szczegóły, a dodatkowo cena, która kosztuje 10 zł, powoduje, że naprawdę nie widzę powodu, by tej podróbce powiedzieć nie, nawet z czystej ciekawości. Jeżeli nie macie na przykład w swojej kolekcji żadnej podróbki absolutnie, to może warto po jedną sięgnąć i zobaczyć. Może to będzie dla was, bo jest to podróbka, która zasługuje na mocną, mocną dziewiątkę absolutnie. Przy założeniu, że Lego jest 10 na 10, ta podróbka moim zdaniem dziewiątkę dostaje. Troszkę na wyrost, bo tego Hipka tu przymilczam, który jest takie wyglądowo oczywiście, ale konstrukcyjnie całość jest naprawdę okej. I ze szczerego serca mogę polecić wam podróbki. Myślę, że powoli trzeba je nazywać coraz bardziej alternatywami z Lidla. Alternatywy z Lidla, więc jestem wam póki co śmiało w stanie polecić. W tym tygodniu jeszcze porównamy sobie, tak jak mówię, playtajwy do klocków z Biedronki. No i jeszcze jedne playtajwy kupiłem, ale patrząc na to, co robili z tą marką w tym roku, chyba kupię ich jeszcze więcej. Czekam na waszą opinię. Tymczasem mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Dzisiaj dzięki, bye!